Dzień dobry, witamy serdecznie. Cały nowy tydzień. Mam nadzieję, że wspólnie z nami będziecie spędzać od 7.55 zawsze rano w Onet Rano. Dzisiejszy Fakt pisze, że prezes kazał usunąć Misiewicza i co najtrudniejsze w tym tekście, to jest pierwsze zdanie. Prezes dowiedział się, co jeszcze może wyjść na Misiewicza i dlatego zdecydował się, żeby go usunąć. Bartłomiej Misiewicz to jest jedna z najważniejszych osób w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jeden z profesorów, blisko współpracujący z Prawem i Sprawiedliwością, sugeruje nawet, że wielu generałów drży przed Misiewiczem, na co Andrzej rysuje. Jeden z satyryków sugeruje, że oni nie drżą, oni rżą ze śmiechu, kiedy widzą Misiewicza, ale tak naprawdę to jest bardzo mocny facet, bo mimo, że na Mazowszu ferie zaczynają się dopiero za kilkanaście dni, on już jest na feriach właśnie, ma pozycję, przyznajcie. Natomiast prawda jest taka, że podobno jest już na czarnej liście prezesa i to oznacza, że może do pracy nie wrócić, nawet gdyby się okazało. Zerknę teraz na przegląd sportowy, dlatego że dzisiaj u nas zacny gość, jeszcze nie zdradzę kto, ale będzie okazja sobie dzisiaj rzucić młotem za złoty medal, natomiast na razie weekend sukcesów polskich sportowców, rekordy wygrane i zachwyty kibiców. Fajnie to wyglądało. Justyna, nasi skoczkowie i nie tylko. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy dzisiaj u nas bardzo sportowo w odpowiednim momencie. Natomiast jeśli spojrzeć na inne dzisiejsze codzienne gazety, nie mówię o tygodnikach jak co poniedziałek, inspekcja poluje na śmieciówki. Firmy będą musiały zamieniać zlecenia w umowy o pracę, uprzedza Państwowa Inspekcja Pracy i zapowiada masowe wizyty u przedsiębiorców. Kontrolę przestrzegania obowiązującej od nowego roku przepisy ustawy, która nakazuje 13-złotową stawkę godzinową dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, właśnie się rozkręcają. Ich ubocznym skutkiem będzie przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowę o pracę. Inspektorzy mają sprawdzać, czy firma wypłaca ustawowe minimum i tak dalej, i tak dalej. Rzeczpospolita, mieszkanie plus PKP. Nawet 100 tysięcy lokali może powstać na atrakcyjnych terenach pozyskanych od kolei. Ale ten tekst, powiedzmy, że umówmy się, zostawimy sobie na razie na boku w kontekście tego, o czym dzisiaj też będziemy rozmawiali. Zobaczcie, jak wyglądają ostatnio ulice Bukaresztu, jak wyglądają ulice rumuńskich miast. 500 000 ludzi wychodzi na ulicę, żeby powiedzieć władzy, że pomysł, który ona ma tam w Rumunii, żeby dopuszczać pewne zachowania korupcyjne, im się bardzo nie podoba. Pięknie ta rumuńska ulica wygląda. Kto się boi sierot z Syrii? To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Samorządowcy z Sopotu chcą pomóc syryjskim dzieciom. Polski rząd odwraca oczy, a poruszeni Polacy piszą w mediach społecznościowych: wstyd nam za tę władzę. Dzisiaj u nas jeszcze tygodniki, jeśli pozwolicie. Małżeństwo z rozsądku. Niemcy-Polska na chwilę dosłownie przed spotkaniem z Angelą Merkel w Warszawie. Ma się spotkać i z premier Beatą Szydło i z prezydentem Andrzejem Dudą. Ale w Newsweeku dzisiaj pojawia się także wywiad z Korą i też potrzebuje na niego chwili. Z szacunkiem dla niej, z szacunkiem dla was, widzów. Teraz tylko okładka, a później obiecuję więcej. Natomiast do rzeczy. Jarosław Kaczyński mówi: sam muszę być opozycją wobec rządu. Genialne, prawda? Ale kto jak nie on mógłby być właśnie taką opozycją? Tyle na razie w naszym kiosku z gazetami, ale jeszcze dzisiaj sobie do tych gazet wrócimy, obiecuję. Teraz zgodnie z naszą tradycją prognoza pogody, panie Dominiku, jeśli pan ją ma. Czy ty mi obiecywałeś w zeszłym tygodniu, że będzie już tylko cieplej? Nie, to nie ja. To zobaczmy, co nam szykuje Centrum Meteo. Dzisiaj w Warszawie teraz około minus jednego, później będzie jeszcze zimniej, natomiast wieje cały czas taki delikatny wiatr, więc czuć, że jest zimniej niż jest. W Białymstoku przez cały dzień minus 5, w Suwałkach minus 5, w Rzeszowie z kolei plus 3, 0 w Zakopanem, powyżej zera temperatury także w Katowicach, w Krakowie i we Wrocławiu, plus 2 mniej więcej. Mróz przez cały dzień trzymał będzie w Bydgoszczy i dzisiaj zgasiliśmy wszędzie światło, zgasiliśmy wszędzie słońce. Nie ma go i nic nie wskazuje na to, żeby miało być. Ale jak co poniedziałek w Onet Rano, także długoterminowa prognoza pogody, temperatury. Zobaczcie, wczoraj niektórzy sugerowali, że idzie do nas syberyjski mróz. Oto i on, minus 14, minus 15 zdarzyć się może w środę, w piątek. Dzisiaj od minus 6 do plus 4 stopni, ale to jest początek, bo może być już tylko zimniej, może być już tylko gorzej. Jutro od minus 10 do plus 1, w środę od minus 14 do minus 3 stopni. W kolejnych dniach, szanowni nasi widzowie, będzie tak samo mroźno. Cieplej? Czy się zrobi kiedyś cieplej? Nie. Aż do połowy lutego temperatura będzie szczególnie ta minimalna bardzo, ale to bardzo poniżej zera. No i na razie nic nie wskazuje na to, żeby to się miało pozmieniać. Dzisiaj u nas, zgodnie z obietnicą, Maciej Łubieński. Nie prymas Maciej Łubieński, chociaż jak się wrzuci w internet nazwisko Maciej Łubieński, to pytają, czy chodzi wam o dziennikarza, czy chodzi wam o prymasa. Tym razem chodzi nam o dziennikarza, współautora Pożaru w burdelu. I dzisiaj to jest taki moment, kiedy możemy spokojnie używać tak wulgarnego słowa na określenie tego, co teatr, czy właściwie ta inicjatywa teatralna Pożar w burdelu opisuje. A opisuje całą tę naszą polityczną rzeczywistość. I trochę wybiegając w przyszłość przed rozmową z Maćkiem, zobaczcie, jak Pożar w burdelu, właściwie jak granice
miasta opisywanego przez pożar w burdelu się mogą zmienić. Zainteresowało Cię, to pokaż innym z przyjemnością, serdecznie Was do tego zachęcamy. Kończąc już powolutku sytuację warszawską, z Piaseczna do centrum miasta teraz 52 minuty, jak mówi automapa i korkometr.pl, Skabat 34 z Jabłonnej 47, z Łomianek 62, z Pruszkowa 48, a z Marek około 47 minut. Jeszcze Kraków i Gdańsk sprawdzimy sobie na dzień dobry w poniedziałek. Zawsze staramy się Was przynajmniej bezpiecznie do pracy poprowadzić. Z Zabierzowa 35 do centrum Krakowa, z Liszek 33, z Mogilan 51, z Wieliczki około 34 minut. Jeśli chodzi o północ Polski, to żeby dojechać teraz od strony Sopotu do centrum Gdańska potrzeba około 21 minut, z Gdyni 44, z obwodnicy od ulicy Kartuskiej 18, z obwodnicy od Straszyna 14, a z Nowego Dworu Gdańskiego około 53 minut. Na razie od nas prawie to wszystko. Gazetki zaraz sobie uporządkujemy, natomiast szykujemy się najpierw na pożar w burdelu, później szykujemy się na spotkanie z przecudną kobietą, która w fantastyczny sposób nam facetom, wam kobietom będzie opowiadała o tym, jak wygląda dzisiaj, czy jak powinna właściwie wyglądać walka z rakiem. Nie ma poważniejszej, nie ma ostrzejszej, nie ma trudniejszej do wyleczenia w ostatnim czasie choroby niż właśnie rak. Trafia do coraz młodszych ludzi, trafia niezależnie od płci, trafia niezależnie od wykształcenia, trafia niezależnie od portfela i w jakimś sensie ustawia nas wszystkich w szeregu. W Światowym Dniu Walki z Nowotworami była ciekawa akcja w Warszawie i nie tylko właściwie w Warszawie, bo to nie jest stołeczny pomysł, ale chcielibyśmy sobie o tym także z naszym gościem porozmawiać za chwilę, a później zgodnie z obietnicą i zgodnie z zapowiedzią, która wczoraj przyjęła się bardzo sympatycznie, kiedy szepnęliśmy: słuchajcie, Włodarczyk będzie rzucała kuźniarem, będzie rzucała młotem dzisiaj po samochodzie. Anita Włodarczyk u nas tuż przed swoim codziennym, porannym treningiem. Ale wcześniej, skoro opowiadamy tyle o tym, że jest taka grupa, która sobie teatralnie, komicznie czy kosmicznie czasem żartuje z władzy, zobaczmy ich we fragmencie na scenie. Pożar w burdelu. Niepodległości. Witamy równie gorąco władzę, naszym sponsorem albo nie zdradzę. Zakład na branżę, wojna nadchodzi, budżet domowy znacznie uszkodzi. Będą bankructwa i będą trupy, najwyższy czas, żeby dać dupy. Kraków, Poznań, Szczecin, Katowice. Oto i on, Maciej Łubieński. Dzień dobry, panie Tomasie. Witam serdecznie. Właśnie zapowiadaliśmy, że ruszacie w Polskę. Tak, dziękuję bardzo za tą zapowiedź. Ależ nie ma sprawy, polecamy się serdecznie. Natomiast chcesz powiedzieć, że to jest naprawdę ogólnopolski problem? Ten pożar w burdelu, który mamy tu w Warszawie? Jest ogólnoświatowy, ja bym powiedział. Myśmy tą nazwę jakoś tak
założyli na początku jako taką ironiczną, wesołą metaforę. Tymczasem okazało się, że to jest jakiś opis świata bardzo precyzyjny. Przewidzieliście. Więc my musimy wyjść z Warszawy i ruszyć z tym przesłaniem. To zapytam inaczej, kiedy Waszyngton? Waszyngton, no to myślę, że po tym, jak już objedziemy Poznań, Katowice, Szczecin i Kraków, w kwietniu zapraszam Państwa. Ale przyznaj, że jest bardzo serdeczna. Właśnie, prawda? Ach, znaczy dla mnie to idealna sytuacja. Te wszystkie media, które dzisiaj zaczynają zyskiwać swoich widzów, no bo widzowie tak trochę siedzą, myślą, niby wiem, co o tym myśleć, ale ja bym tak posłuchał, a ja bym tak, może jakiś aktor by mi się zdeklarował, a on myśli tak samo jak ja, dobra, to ja będę chodził na jego sztuki. Ale tak naprawdę dzisiaj właśnie satyra ma wzięcie. Ale satyra jest też, no ma wzięcie, tak, ale ta rzeczywistość jest dużo zabawniejsza chyba od tego, co można wymyślić. No, czyli jednak, nie ma łatwo, jest trudno, krótko mówiąc. No nie ma łatwo, znaczy obserwując, znaczy to, co mi się wydaje dosyć zabawne, właśnie widzisz, jest tyle rzeczy, że nie wiem w ogóle od czego zacząć. Może zacznę od tego, że twórcy South Parku, jednej z moich ulubionych serii komediowych, powiedzieli ostatnio, że poddają się. Znaczy oni zresztą przewidzieli Trumpa jako prezydenta jakiś czas temu, ale już mówią, że to nie są w stanie nadążyć. No, prezydent, który sam pisze na Twitterze, recenzuje spektakle, pisze, że Meryl Streep miesza z gnojem właśnie jest, aktorów. Tak, że pisze, że Meryl Streep jest przecenianą aktorką. To jest jakoś niesłychane. Obraża się o wszystko, każe przepraszać. Wiesz, to, co mi się wydaje w ogóle zabawne, to jest to, że zresztą to nie jest moje odkrycie, to już parę osób na to zwróciło uwagę, że Polska jest jakoś w awangardzie. No. Prezydent wyprzedziliśmy Amerykanów. Tak, prawda? Prezydent amerykański, który mówi, że sędzia wydający wolną, suwerenną decyzję jest tak zwanym sędzią, no, że to była opinia sędziego, no to my to już przez to przeszliśmy. No i w ogóle prezydent, który domaga się, żeby cały czas przepraszać go i przepraszać Amerykanów za coś, no to my to wszystko znamy, więc Ameryka rzeczywiście się od nas uczy. Kiedyś zresztą Macierewicz powiedział, przepraszam, minister. Minister. Ja cię będę poprawiał, jakby tak, co dobrze. Tak, powiesz na przykład Misiewicz, a nie powiesz funkcji, to ja cię błyskawicznie poprawię, albo wysadzę. A jaka jest jego funkcja? On jest... Teraz jest podobno urlopowanym Misiewiczem. Tak. Podobno prezesowi nie się nie spodobał i podobno jest tyle jakichś kwitów na niego, że aż no, boją się, że to wypłynie. No ale wiesz. Mi się podoba taka interpretacja, że to nie jest wcale tak, że on jakieś kwity ma, czy dysponuje jakimś zwierzęcym seksapilem, co ostatnio sugerował profesor Zybertowicz, tylko to jest taka rozgrywka, że jak walisz w Misiewicza, to tym bardziej, pana Misiewicza, tym bardziej utwierdzasz ministra Macierewicza. Dobrze. W tym, że trzeba się jakby bronić. Dozbroić. Przed tym. Dozbroić, tak, że jakby uderzając w Misiewicza, uderzasz w Macierewicza, więc, więc im mocniej w niego bijesz, tym silniejszy staje się minister Macierewicz. Ale to, co powiedziałeś, rzeczywiście to tak wygląda, kurczę, że my, ta awangarda, to brzmi dumnie, ale tak naprawdę patrząc na Amerykę, dzisiaj na przykład był taki, bo on ma codziennie tweet i amerykańskie media nawet mają już takie specjalne breaking newsy, że jest nowy tweet od Trumpa. Tak. I Trump napisał, słuchajcie, dzisiaj Super Bowl, wy sobie obejrzyjcie, odpocznijcie, tak. Ale wracamy do robienia z Ameryki największej Ameryki, jaką można sobie wyobrazić, już jutro rano. Także daj im chwilę na oddech. No. Ale to jest, dla mnie jest niesamowite w ogóle Trump jako taka w ogóle bardzo nieoczywista, wymykająca się wszelkim jakimś wzorom figura, bo on na przykład przecież przez lata grał z tym showbizem, z tymi komediantami, nawet jak był pół roku temu w Saturday Night Live, największym programie satyrycznym amerykańskim, to były tam żarty z tego, że on pisze cały czas tweety o wszystkim. Żartował ze swojej fryzury, żartował ze wszystkiego. Znaczy, i nagle jakby stracił to poczucie humoru, tą autoironię, która zdawała się jego wielką siłą i domaga się teraz ciągle przeprosin, uznania. Nie wiem, podoba mi się takie podejście, że on jest takim dzieckiem trochę, że on jest... Wiesz, taki, jak masz guzik atomowy, jesteś dzieckiem, to niebezpieczne. Więc właśnie to oczywiście, tak. No ale coś w tym jest, no. Widzisz, dzisiaj Jarosław, otwierasz gazetę, jest wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi, słuchajcie, mam tak cholernie trudną robotę, że ja muszę być sam opozycją wobec rządu. Więc oczywiście Jarosław Kaczyński prezentuje inne podejście, mniej showbizowe, bardziej powiedziałbym umiarkowane i takie w ogóle... On showbizowy nie jest. W ogóle takie skromne, znaczy tu jest absolutna różnica między nimi. Ciekaw jestem swoją drogą, czy oni by się dogadali. Znaczy byłby jakiś problem językowy z tego, co wiem, natomiast no nie wiem, czy
Myślę jednak, że pan prezes byłby może nie tyle rozczarowany, bo raczej on zakłada, że z Donaldem Trumpem o wielu rzeczach, o których on by chciał porozmawiać, czyli o biografii wielkich postaci historycznych. Na przykład. To raczej nie. Ale wiesz, Make Poland Great Again, albo tak. No to cały czas idealnie się wpisuje. No na razie mamy Make Warsaw Great Again. Great Again, właśnie. No i? Nie wiem, no też nic nowego, mądrego nie powiem. No jak nie? No możesz zaakceptować na przykład ten pomysł. No nie gdybyście, wiem. By teraz już teatr, nie ograniczalibyście się tylko tutaj do lewoobrzeżnej Wisły, tak. Albo do centrum Warszawy, tylko moglibyście spokojnie w Piasecznie występować jako warszawski teatr. No tak. Zresztą my oczywiście ten temat też w najbliższym spektaklu w Teatrze Polskim poniewieramy. Jakoś poruszymy, tak, który oczywiście też Państwa zapraszam. Teatr Polski od 25 lutego. Robimy takie przedstawienie pod tytułem Ucieczka z kina Polskość, które jakoś nawiązuje do, w ogóle jest jakąś, powiedzmy, próbą zmierzenia się z wielką postacią Andrzeja Wajdy, ale nie tylko, no wiadomo, no, staramy się szeroko, jak Warszawa, jechać. Nie wiem, no ja się też zastanawiam, czy ludzie z tych wszystkich miejscowości, czy im się to opłaca, czy oni jak oni na to patrzą. Na razie myślą sobie, najpierw to jest takie obronne. Kaczyński znowu coś od nas chce, więc się zaczynamy bronić. Tak. Wiesz, jak słyszą, że będą mieli lepsze połączenia kolejowe, czy tam, no to może gdzieś tam w jakimś odruchu pomyślą sobie okej, okay, ale jak zaczynają patrzeć pod spodem, co tam jest, że wiesz, tu granice okręgu zrobimy tak, żeby się udało, tam granice okręgu zrobimy tak, żeby innemu się udało, to już pachnie inaczej. Znaczy niesamowita jest ta rzeczywiście skala tej przebudowy, też znowu przepraszam, mówię jakieś banały, ale że PiS rzeczywiście robi tak, jakby chciał wszędzie zostawić ślad swojej działalności. Ktoś kiedyś też powiedział, że oni się zachowują tak, jakby wyzwalali kraj spod okupacji. Wiesz, oni się tak szkolili 8 lat, że jest. Oni teraz jak dostali bagnety, to biegną. No. Nie, ale rzeczywiście znowu to porównanie z Ameryką, cała ta historia z tym zakazem wjazdu dla ludzi z 8 krajów, no to ona wiadomo, że żadnej tam prawnej podstawy nie miała. Natomiast chodziło o to, żeby wywołać, sprawdzić po prostu te granice. Działania, natomiast też jakby ta ciągła, to zresztą to ewidentnie robi to samo Trump, to ciągłe zarzucanie tymi nowymi pomysłami, ustawami wywołuje takie reakcje u ludzi, że ludzie zaczynają protestować. Ale w pewnym momencie już ten protest sam staje się tematem i ten rząd może mówić, dajcie nam pracować, przestańcie protestować. I robi się w głowach ludzi, powstaje takie wrażenie, że ludzie tylko protestują, nie pozwalają właśnie rządzić. Tylko wiesz, Trump to co PiS zrobił w 12 miesięcy, Trump zrobił w 12 dni. No, więc trochę tak. No tak, tak. No zobaczymy. No tam mam wrażenie, że trudniej tą Amerykę będzie mu rozmontować. Znaczy Polska jest wciąż taką delikatną, takim kwiatuszkiem, można powiedzieć, który przebijał spod tego śniegu, więc można go z powrotem jakoś tam modelować. Natomiast czy tak Amerykę łatwo da się przedstawić? A wy nie macie tego problemu jako autorzy scenariusza, który siłą sytuacji wydarzeń pisze się właściwie w gazetach, w internecie i tak dalej, tego, że wam się w ciągu dnia może zdezaktualizować przedstawienie? No, staramy się jakoś, że tak powiem, uniwersalizować ten nasz przekaz. Zresztą no, jakby w pewnym sensie tematy są wciąż te same. No, tam, prawda, patriotyzm, wolność. To wokół tego wiadomo, że to się będzie kręcić. Też te tematy wracają cały czas, jakieś szafy, teczki, no więc jest taki w sumie cały czas taki wir, taki korowód tych tematów, które no, raz tam przyblakną, ale za chwilę znowu w nowych kolorach eksplodują. Nie, więc to znaczy tych tematów, to jest jakby problemem jest oczywiście nadmiar i problemem jest to, że ta polityka już sama się autoparodiuje. No, to jest... Czyli jak siadacie do scenariusza, bo robicie go we dwóch, prawda? Tak, z Michałem Walczakiem. Weteranów. Siadacie i zaczynacie pisać i myślicie sobie, szlak by trafił. No. Znaczy my są lepsi od nas. No tak, ale my przede wszystkim staramy się jednak, my jesteśmy, że tak powiem, komentujemy jakby rzeczywistość przy okazji. My tworzymy raczej też swój świat, mamy swoją galerię postaci, swoje fabuły, które rozwijamy i po prostu w nich przeglądamy. Czy one przeglądają się w tym, co się dzieje, więc to nie jest jakby bardzo doraźny komentarz do sytuacji. Nie każdej rzeczy, oczywiście czasami tak staramy się trafiać w punkt, natomiast no wiemy też, że musi najlepiej stworzyć świat, który jest troszeczkę niezależny od tego, co się dzieje, taki jakby alternatywny, równoległy, w którym jakby te wszystkie rzeczy mogą
się, no właśnie jak to powiedziałem, przegląda. To jest trochę tak, jakbyś w toalecie otworzył okno, mniej więcej? O to chodzi? Czy jak dzisiaj z takim, z tego typu działalnością? Satyryczną, teatralną? W sensie świeże powietrze? Troszeczkę. No ale przecież za oknem smog. No tak, to nie ma ucieczki. Ja bym powiedział właśnie, że to nie ma ucieczki, bo to przeżarło wszystko. Jakby wszystko jest polityczne, nawet jeżeli... Wydawało się, że takie tematy jak na przykład zanieczyszczenie powietrza, no to że mamy jakiś konsensus wokół tego, no że to rozumiemy wszyscy, że to jest jakoś wszystkim nam szkodzi. Nie, okazuje się, no minister zdrowia, który mówi, że nie. No więc to jest we wszystkim po prostu i nie ma od tego ucieczki. Więc nie, no komedia moim zdaniem ma trudne i to są niby złote żniwa, ale to są bardzo trudne czasy, bo wiesz co, zastanawiam się, czy czasem w takich komediowych działaniach dzisiaj, tak jak polityka ostatnio pisała o uchu prezesa, jak się popatrzy na kilka odcinków, to zaczynasz się zastanawiać, czy czasem to nie jest fajny sposób na ocieplenie wizerunku Kaczyńskiego tak naprawdę, nie? Że tak jak to ktoś, a właśnie chyba Rafał Rutkowski powiedział ostatnio, że Kaczyński to nie jest siedzący sobie przestępca z Wołomina, tylko to jest większy gangster, no, którego tam nie widać. Raczej kibicujesz takiej postaci, jaką tam kreuje Robert Górski, że bo widzę jakby ci... Czuły barbarzyńca. To otoczenie raczej budzi niepokój, natomiast on wygląda tam na taką kotwicę. No więc stąd pytanie, czy to nie jest właśnie zagrożenie, żeby... No więc to jest temat, który właśnie moim zdaniem to pytanie się pojawiło przy okazji Trumpa właśnie, kiedy on występował w tych wszystkich programach komediowych. Wszyscy sobie myśleli, no że to po prostu go tutaj miażdżą, ale on pokazywał jaki jest, nie wiem jakich słów mogę tu używać, chodzi mi o to jaki męski jest. Tak, jest wiesz. I że sobie pozwala na takie zabiegi ze sobą, to znaczy, że jest twardy, że ma do siebie dystans, wszystkie cechy, których teraz nie widać u niego. Że to władza odbiera poczucie dystansu i poczucie humoru? Ja trochę tego nie rozumiem. Znaczy on jest oczywiście, bo on, no wiadomo, no wsiedli na niego, pojeździli znaczy, po nim. Sam zaprosił na trochę. Tak, ale ciekawe, że on, wydawało się, że mu to jakoś wcześniej nie przeszkadzało. Być może rzeczywiście ta korona, te berło, to jakoś ten tron, to jakoś wszystko sprawia, że człowiek traci poczucie humoru. No, to był taki rysunek Andrzeja Mleczki, błazen leży w łóżku z królową i król mówi: potem przyjdź do mnie, to porozmawiamy o nieprzekraczalnych granicach poczucia humoru. Więc jednak władza ma granice, władza ma te granice humoru. Ja się zastanawiam w ogóle, ile było takich przypadków, w ogóle Donalda Trumpa może traktować jako komika na tronie. No. Tylko, że takiego, wiesz, bo ile komik... Wydaje mi się, że komik to mimo wszystko patrzysz i on ci daje powód do uśmiechu, ale nie wywołuje w tobie nigdy poczucia niebezpieczeństwa. A jednak tutaj jest trochę tak, że myślisz sobie... Wiesz, klaun. Figura klauna jest przerażająca jakoś też. Stalin słynął z poczucia humoru. To w ogóle takie było jedno z takich porównań między Hitlerem i Stalinem, że Hitler nie dowcipkował. Znaczy, te przemówienia były histeryczne, tłumy porywał, a Stalin, jak się czyta te relacje z jego jakichś wystąpień publicznych, to on co chwila mówi jakiś dowcip i publiczność wybucha śmiechem. Tyle, że to oczywiście ten śmiech jest jakiś straszny. No. A miał takie jakieś kilka takich powiedzonek, którymi zawsze wywoływał. Ja to kiedyś pamiętam, czytałem już teraz nie pamiętam dokładnie gdzie, ale tak, on miał takie na przykład powiedzenie, że Trocki to jest człowiek z kinematografu. Chodziło mu o to, że to amerykański szpieg. Nie? W każdym razie mówił człowiek z kinematografu i wtedy widownia wybuchała histerycznym śmiechem. Więc jemu bardzo zależało na tym, żeby ludzi też jakoś bawić. Natomiast właśnie ciekawe, że to u Trumpa jakoś wyparowało. Ale wiesz, on ma tą minę taką surową robi, chociaż tu ładnie ostatnio Bartek Kasprzykowski grał tą jego, jak on tak pięknie rusza tym paluszkiem, prawda, wiesz? Tak, i te usteczka, które mu się tak schodzą. Tak. I on po prostu od poziomu tego swojego tweeta nocnego, dziennego, do tego, co wypowiada później, jest właśnie permanentnie oburzony. Tak jakby to, że jest kontra do jego decyzji, mogło sprawić, że ludzie, którzy na niego zagłosowali, poczują się zawstydzeni, że on jednak nie ma tej mocy, więc on robi jeszcze krok do przodu. Więc to jest też ciekawe, to porównanie z tym, że on jest dzieckiem. No, znaczy, że on
się obraża, że tam coś nie jest po jego myśli, tupie nóżką, no. No jest, tylko rzeczywiście to, co mówisz, ten guzik atomowy zmienia trochę jakby tutaj. Chociaż u niego guzik atomowy jest, jak on potrafi zaatakować Koreę Północną Twitterem, Japończyków przegonić Twitterem, napisać do Japończyków w sprawie budowy fabryki samochodów, będziecie w Meksyku mi tu budować? Tak, tak. I nagle wiesz, albo pisze do Samsunga, jak fajnie, że będziecie budować, jesteście super. Nie? Tak. I on wpływa na kurs akcji niesamowicie, tak. To jest geniusz. No. Pytanie, ja też nie wiem, na ile to wszystko jest u niego, na ile to jest, to jest jakaś przemyślana strategia, na ile on rzeczywiście jest taki trochę niestabilny. Mm-hmm. No tak sobie myślę, to tak, no wiesz, to jest człowiek, który ma 70 lat. A nie wygląda, nie? Po prostu jaki młody duchem. Młody duchem, ale tak, osiągnął w pewnym sensie wszystko. I ta polityka jest jakimś takim, nie wiem, czy to jest jakieś takie przedłużenie, że to jest jakaś taka strefa, w której on się jeszcze chce się jakoś spełnić, jakoś przejść do historii. Może mu przeszkadza jednak to, że był zawsze traktowany niepoważnie, jako ten pajac. I to jest też, że on teraz walczy o uznanie, że wy mnie znacie jako osobowość telewizyjną, faceta otoczonego miskami, a ja przecież jestem, mam wizję Ameryki. Ale z drugiej strony zobacz, jak się odwróciło. O ile Reagan miał ten problem, że ludzie mówili, aktor, nie? I nagle mąż stanął, a tutaj masz aktor i za cholerę po prostu nie jakoś, ale może to za mało czasu jeszcze daliśmy. Znaczy, to jest, to są też chyba inne czasy. No jednak właśnie, wiesz, to, że prezydent sam coś stuka w tą klawiaturę, poświęcając na to strasznie dużo czasu, to jest zmiana. No jednak właśnie to jest ciekawe, że on jakby używa technik, które odzierają go z majestatu, a domaga się tych wszystkich przywilejów należnych majestatowi. On chciałby, żeby wszyscy mu się kłaniali i dziękowali za wszystko. Natomiast jakby rozumie, no, że wchodząc w grę twitterową, pisząc jakieś bzdury, no ośmiesza się po prostu. Gdzieś zaczynają widzowie rozpoznawać. Natomiast myślę sobie o jeszcze jednej rzeczy. Nie boicie się tego, że jak ruszycie ze sobą w Polskę, to tamta widownia nie jest tak, że nie czyta tych wszystkich kontekstów, bo się tym nie interesuje? Niż Warszawka? Nie. My czasami zdarza nam się gdzieś wystąpić. To są bardzo dobre na ogół doświadczenia. Byliśmy w Poznaniu, byliśmy w Katowicach, byliśmy w Szczecinie. No w ogóle na przykład nasze przedstawienie rok temu wygrało Festiwal Komedii Talia w Tarnowie, więc o to jesteśmy spokojni, że jednak my posługujemy się uniwersalnym jakoś tam językiem. Jak mówię, no my pewnie też przeszliśmy pewną ewolucję od bardzo doraźnego komentarza warszawskiego, kiedy zaczynaliśmy w piwnicy. I znowu na wyprzedziliście, Chłodnej. Widzisz, już wiedzieliście, że to trzeba się rozjechać po Polsce, no, bo granice szlak trafi Warszawy. No granica właśnie, Warszawa się nam rozrośnie. Nie, więc ja o to jestem spokojny, no po prostu dlatego jeszcze raz zwracam się do Państwa, zapraszam gorąco, proszę śmiało rezerwować miejsca w kwietniu, także jest jeszcze dużo czasu. A to jest trochę tak, że jak jedziecie ze spektaklem i słyszycie, że tu się śmieją, a powinni w innym miejscu, albo gdzieś tam, że ta publiczność wam podpowiada kolejny ruch, czy nie? Nie, ale to jest właśnie ciekawe, wiesz, że rzeczywiście na przykład, ale to też często, jak gramy serię przedstawień w Warszawie, to też jest tak, że każdego dnia publiczność jest inna i śmieje się też z innych rzeczy, więc to jest, my zresztą lubimy pisać, też umieszczać takie żarty, powiedzmy, środowiskowe, dla wtajemniczonych, dla pięciu osób. Są żarty, ale to jakby, żeby wszędzie, tak sobie też myślę, że wszędzie, gdybyśmy takie komedie robili gdzie indziej, nie sami, dla siebie, no to oczywiście byłoby, kto to zrozumie, nikt tego nie zrozumie, wycina się. A tu wchodzi właśnie dlatego, że to jest nasze, więc to jest przyjemna, jakby przyjemny aspekt tej naszej pracy i wolności. Wolności, którą wszystkim polecam oczywiście. To prawda, polecamy serdecznie wolność, znaczy nie zabierać wolności, nie, to tak, po pierwsze, trzymajmy później się, sobie jakoś ją ogarniemy. Trzymajmy nie? się tego tematu, bo naprawdę Pozwoli nam przeżyć. Maciej Łubieński, pożarów w burdelu, przepraszam, czyli taki pożarek w burdelu trochę można powiedzieć, tak? Tak, no, połowa jakby scenariuszowa. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam Państwa, dziękuję. Wszystkiego dobrego, dnia. Spokojnego dnia. Ukłony, do zobaczenia.